Dziadu. Przede wszystkim dobry wieczór wszystkim Państwu. Dziękujemy, że odwiedziliście Państwo naszą pierwszą Biennale. Jak Państwo zauważyli w piwnicy, było tam zrobione przez nas murale, które prezentowało cały okres dziejów, historii, rysunku, sztuki, od jaskini do Art Basel. Wszystkie prace są, można nabyć. Nasza praca jest szczególna, ponieważ jest to praca, która jest teraz pokazana i później już jej ani nie będzie można ściągnąć, ani sprzedać, ani po prostu... Jest to jedyna, niepowtarzalna. Na pierwszym obrazie widzimy matkę sztuk, grubszą panią, która siedzi nad ludźmi prehistorycznymi, którzy malują jaskini prehistorycznego mamuta. To właśnie nasi przodkowie, nasi artyści, którzy pierwszy raz zaczęli malować na ścianach. Na kolejnej ścianie widzimy przekrój całej historii, która jest bardzo ważna. Po różnych epokach sztuki, to jest od barok, gotyk, romantyzm. I cały czas mamy tu pokazane różne osoby, które w tych czasach istniały i są pokazane. Ta sztuka to jest, tu jest pokazany taki cały chaos. My jesteśmy karłami, dlatego jesteśmy na ramionach gigantów i wtedy lepiej widzimy tą całą tą sztukę, historię sztuki całej. Aż po taniec Matisa. Na kolejnych dwóch ścianach widać dwa punkty zwrotne w historii sztuki. Pierwszy, Marcel Duchamp, który wynalazł ready-made. Tutaj gra w szachy ze sztuką współczesną, która tu jest pokazana jako chuda pani. I niestety Duchamp przegrywa. To już zaczęła się sztuka, która zaczęła się robić dla kasy. I dlatego namalowaliśmy Indiego Warhola, który płaci sztuce jak kurwie. Na następnej ścianie namalowaliśmy sztukę XX wieku, począwszy od Malewicza, skończywszy na Murakami. Na ścianie widzimy współczesnych artystów uwięzionych między Art Basel a Frieze, którzy są uwięzieni między jednymi targami a drugimi. Właściwie uwięzieni są przez rynek sztuki. Ci współcześni artyści niby demonstrują i trzymają rękę w górze i zamiast zaciśniętą pięść trzymają swoje najlepsze kawałki, jakie udało się im stworzyć, oferując to oczywiście na sprzedaż. Dyrektor Frieze wyrzucił nas z tych targów i powiedział, jeżeli chcemy się bawić sztuką, to musimy bawić się też i pieniędzmi. Po lewej stronie przedstawiamy na naszą założycielkę Katarzynę Kozyrę, która jest ze swoimi przyjaciółmi od swojego nauczyciela pana Kowalskiego do Diego Rivieri. Całą grupę podgląda Catalan, który jak zawsze coś kopiuje. Tym razem kopiuje piramidę zwierząt Katarzyny Kozyry. W trzeciej części widzimy muzea bardziej jako rozrywka, jako Disneyland, niż taką typową sztukę.